Wyjątkowo 2, a nie jak zazwyczaj 1 września uroczyście zainaugurowano rok szkolny 2013-2014. Proszę wszystkich o powstanie. W legionowskich szkołach rozpoczęło go w sumie 5591 uczniów, 1462 w gimnazjach, 4129 w szkołach podstawowych, w tym 723 w zerówkach. Każdy z nich mury szkoły przekraczał w odmiennym nastroju. Nie chcę się uczyć, a z jednej strony chcę poznać nowe osoby. Poznam nowe osoby, a nie dlatego, że się nie chcę uczyć. Wakacje były krótkie. Brakuje tego, co się działo na lekcjach i nauczycieli. Za to plany na rozpoczęty właśnie rok szkolny każdy z uczniów miał podobne. Uczyć się i zdać do najdostępnej szkoły. Dobrze się uczyć, aby zdać. Zdać i tyle. Plany dyrektorów są już bardziej ambitne. Na przykład w zespole szkół nr 3 jednym z ważniejszych działań ma być kontynuowanie rozpoczętej w ubiegłym roku szkolnym wymiany międzynarodowej. W związku z tym tegoroczny nacisk kładziemy właśnie na naukę języków i na te projekty, które będą wiązały się z gośćmi, których zamierzamy gościć w październiku, bowiem 14 października przyjedzie do nas grupa młodzieży z Ukrainy i z Francji, co już mamy również potwierdzenie, gdyż w lipcu gościliśmy tutaj przedstawicieli szkoły francuskiej. Z kolei w zespole szkolno-przedszkolnym nr 2 powstała klasa pierwsza o profilu szachowym oraz klasy gimnazjalne z innowacją teatralno-kulturową i matematyczno-przyrodniczą. Ważnym elementem w życiu szkoły będzie także pierwszy w jej historii egzamin gimnazjalny. Pierwszy egzamin to jest bardzo duże wyzwanie, dlatego że przede wszystkim musimy przeszkolić się jeszcze sami, czyli my nauczyciele. Już co prawda pierwsze szkolenia mamy za sobą, no ale zawsze jest to ogromne wyzwanie, trochę ten niepokój, co z tego wyjdzie. Dwie klasy trzecie w tym roku będą przystępować do tych egzaminów gimnazjalnych. Mamy nadzieję, że napiszą naprawdę na miarę swoich możliwości. Po raz pierwszy egzamin gimnazjalny napiszą również trzecioklasiści z gimnazjum nr 1 w zespole szkół nr 1. Wyzwaniem dla jedynki było też przygotowanie szkoły na rekordową liczbę najmłodszych uczniów. Utworzono tam 6 zespołów zerówkowych i 5 klas pierwszych. Wydzieliliśmy 6 sal w pawilonie szkolnym tylko właśnie dla tych najmłodszych dzieci. Będą chodziły na pierwszą zmianę, będą miały taki komfort, że po południu, wtedy kiedy skończą zajęcia, będą mogły pozostać w swoich salach, które będą od południa pełniły rolę świetlicy. Mamy nadzieję, że będą się czuły w szkole dobrze, że te pierwsze kroki, jakie będą stawiały tutaj, będą krokami takimi w pełni zabezpieczonymi przez pedagogów. Nadzieje co do tego mają również rodzice, którzy mocno przeżywali pierwsze w życiu ich dzieci rozpoczęcie roku szkolnego. To są emocje, tak, i dla dziecka, i dla matki. W związku z czym, no, chyba obie jesteśmy zdenerwowane, chociaż nie wiem, kto bardziej. Chyba bardziej się denerwują rodzice, niestety, niż dzieci. Ale chyba patrząc na to, jak obecnie szkoły są przygotowane na przyjęcie maluchów, powodów do obaw być nie powinno. Zupełnie inaczej legionowskie placówki oświatowe wyglądały 35 lat temu, gdy naukę w szkole podstawowej nr 2 zaczynał obecny prezydent miasta. Nie chodziłem do przedszkola. W wieku 6 lat szedłem tutaj do szkoły podstawowej, do oddziału 0. W tej szkole było mnóstwo dzieciaków, także przypomnę, były to młodzież 14-15-letnia. Szatnie były w piwnicznych korytarzach. Dzieci było 2 razy więcej niż było jeszcze do niedawna w nierozbudowanej szkole. I później było już tylko cudownie. I oby to samo za 35 lat o swoich wspomnieniach związanych z nauką w szkole podstawowej mogli powiedzieć obecni pierwszoklasiści.